Jego podpis oznaczał, że Niemcy przyjmują kapitulację Francji. Był to największy triumf jego pana, który okazał się być ostatnim. Podpisywał rozkazy, aby niemieccy żołnierze popełniali zbrodnie, bo Hitler żądał przestrzeni życiowej. Podpis na kapitulacji Niemiec zakończył koszmar, do którego przyłożył rękę. Twierdził, że był tylko żołnierzem. Wykonywał rozkazy. Generałowie Hitlera. Keitel. Lokaj. Miał imponującą postać. Był prosty jak drut, wysoki, przystojny. Wyglądał jak prawdziwy pruski generał. Wilhelm Keitel, dowódca Wehrmachtu. Zbrodniarz wojenny, bo jak wielu innych był posłuszny. Nie dostrzegł granicy między posłuszeństwem a niemoralnością. Był posłusznym pachołkiem swojego pana. Sam o sobie mówił, że jest lokajem. Myśmy się nie ośmielili. To tragedia, kiedy uświadamiasz sobie, że to, co dałeś najlepszego jako żołnierz, czyli posłuszeństwo i lojalność, zostało wykorzystane dla niecnych celów. Keitel zawsze przytakiwał. Uwielbiał Hitlera. Uważał go za geniusza wojskowego. Nigdy mu się nie sprzeciwił. Kariera wojskowa w Niemczech. Wilhelm Keitel pierwszą przysięgę złożył Kaiserowi, który uważał, że świat powinien naśladować Niemcy i żądał, aby oficerowie nie zadawali pytań. Taki był Keitel. Sekretarka wie, czym się interesuje jej szef, na przykład muzyką, religią, filozofią czy architekturą. Przy nim czuło się, że jest tylko żołnierzem. Tacy posuwali się daleko. Podczas I wojny światowej był najmłodszym oficerem w sztabie pułku. Dobry organizator z dala od frontu. Jak wielu innych nie dostrzegł, że tej wojny nie można wygrać. Rewolucji 1919 roku nie uważał za skutek porażki, ale za cios w plecy. Napisał do żony: Bogu dzięki, jesteśmy na tyle młodzi, żeby odbudować to, co zniszczyło kilka dni bezsensownej głupoty. Chciał się wycofać do majątku rodziców w górach Harcu. Rodzina się nie zgodziła. Marzył o życiu na wsi. Po śmierci ojca zastanawiał się, czy kierować majątkiem, ale kobiety mu nie pozwoliły. Matka i siostra tam zostały. Nie ułożyłoby im się, więc zrezygnował. Przede wszystkim jego żona nie chciała być żoną rolnika. Berlin był stolicą republiki. Nie wystarczało noszenie munduru. Traktat wersalski ograniczył armię do 100 tysięcy żołnierzy.
Nawet demokraci uważali, że to za mało. W ministerstwie Reichswehry Keitel w tajemnicy powiększał liczebność wojska. Ciężkie uzbrojenie było zakazane. Żołnierze ćwiczyli z drewnianymi i tekturowymi kopiami. Wojskowi już planowali następny konflikt i rewizję wschodnich granic. Potrzebni byli organizatorzy. W roku 1929 Keitel został skierowany do sztabu generalnego. Tam przez 3,5 roku kierował działem planowania, przez co stał się kluczową postacią w remilitaryzacji Niemiec. Inni wspominali dawne zwycięstwa, Keitel zwrócił się ku przyszłości. Wydawał się zwykłym oficerem. Czarujący, miły, bardzo porządny. Jasnowłosy Teuton w każdym calu. Można było powiedzieć, że miał słoneczną osobowość. Takie przynajmniej sprawiał wrażenie. Jego kariera mogła zakończyć się inaczej. Oficerowie nie lubili republiki. Ściany kantyny nadal zdobiły portrety Kaisera. Keitel i jego towarzysze czekali na człowieka, który spełni ich marzenia. Czy to on? Na tym etapie kapral budził śmiech. Ale pojawił się cenny partner. Armia Czerwona, Stalina i Reichswehra w tajemnicy razem sprawdzały nowe czołgi. Keitel pisał z oficjalnej wizyty w Związku Radzieckim. To jak mania religijna. Tylko ten, kto pracuje, ma prawo żyć. W Niemczech też będą rządzili maniacy. Keitel nie był jeszcze nazistą. W lipcu 1933 roku poznał Hitlera. Potem jego żona napisała. Był jak odrodzony, energiczny, pełen entuzjazmu dla Hitlera. Podobno ma wspaniałe oczy. Zachwycony Keitel marzył tylko o służbie u Hitlera, na początku jako prawa ręka ministra wojny Blomberga. Doskonale pamiętam, jak raz mi opowiadał, że kiedy on i jego synowie w mundurach szli korytarzem, wszyscy odwracali się i patrzyli na nich. Wywierali ogromne wrażenie jako typowi pruscy oficerowie. Był bardzo dumny. W hitlerowskich Prusach polowano na tych, którzy nie współpracowali. Keitel dopilnował, by Wehrmacht współdziałał. Hasłem Führer rozkazujemy, wykonujemy, objął całą armię. Politycznie niepewnych żołnierzy przekazywał gestapo. Dlaczego ludzie na to pozwolili? Mieliśmy tyle zajęć przy powiększaniu armii i zbrojeniu 36 dywizji, że nie zastanawialiśmy się nad innymi sprawami. To nie wykręt, tylko fakt. Reżim dał ludziom chleb i Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku. Święto pokoju urządzone przez podżegacza wojennego. Keitel zorganizował wioskę olimpijską. W nagrodę wszedł na stadion za Hitlerem. Tuż przed olimpiadą jego pan wydał polecenie, za 4 lata Niemcy mają być gotowe do wojny. Keitel zawdzięcza awans Grecie Grun. W roku 1938 jego szef Blomberg postanowił ją poślubić. Druga młodość generała. Ja.
Późna miłość przywiodła wielu mężczyzn do zguby. Blomberg zaprosił na ślub szefa rządu, bo wiedział, z kim się żeni. Hitler powiedział: będę waszym świadkiem. Marszałek Reichu będzie drugim. Lubili chodzić na śluby. Właśnie odbyły się zaślubiny Göringa. W aktach policji znaleziono zeznanie. Nowa pani Blomberg pozowała do zdjęć pornograficznych. Przyznaje się. Obsceniczne fotografie. To było nie do przyjęcia. Oficerowie uważali, że Blomberg zbezcześcił mundur, bo żona cieszyła się złą sławą. Gdyby pochodziła z dobrej rodziny, sytuacja wyglądałaby inaczej. Szef berlińskiej policji, Heldorf, próbował zapobiec skandalowi. Poprosił Keitla o rozwiązanie problemu po dżentelmeńsku. Ten nie potrafił znaleźć wyjścia. Mogę tylko przypuszczać, że sytuacja go przerosła. Nie miał do kogo zwrócić się po rozkaz. Sam nie umiał decydować. Hitler, gość na weselu, dowiedział się o skandalu i zobaczył szansę dla siebie. Blomberg musiał odejść, a z nim wielu generałów. Hitler przejął kontrolę nad Wehrmachtem. Jeden z moich dowódców powiedział ze łzami w oczach: dziś przetrącili nam kręgosłup. Tak się poczuliśmy. Hitler zastąpił ich drugorzędnymi wojskowymi. Na czele dowództwa Wehrmachtu postawił Wilhelma Keitla. Został faworytem dyktatora, bo miał ograniczone horyzonty. Uważam, że Keitel był żołnierzem, który nie interesował się polityką i nie chciał się w nią angażować. Zlikwidowano stanowisko ministra wojny. Te obowiązki pełnił Keitel, ale nawet podkomendni widzieli jego braki. Mówiliśmy, że Keitel nadaje się tylko na malowanego dowódcę albo kuratora jakiegoś muzeum. Nie dorastał wodzowi do pięt. W kraju entuzjazm po aneksji Austrii, a potem Sudetów. W Czechosłowacji nie było radości, tylko armaty na ulicach Pragi. Preludium do dalszych grabieży. Keitel ukrywał przed panem wątpliwości innych generałów. W nagrodę otrzymał honorowo złoty medal partii dla Starej Gwardii. Pachołek Parweniusz stał w pierwszym rzędzie na 50. urodzinach Hitlera. Największa parada wojskowa, jaką widział Berlin, i stare kłamstwo. Niemcy, najbardziej ze wszystkich nacji, pragną pokoju. 1 września 1939 roku, atak na Polskę. Wehrmacht postępował zgodnie z planami przygotowanymi przez Keitla i innych 10 lat wcześniej. Czołgi i kawaleria z I wojny światowej. Keitel, znając słabości niemieckiego uzbrojenia, obawiał się wojny na dwa fronty. Ale błyskawiczne zwycięstwo przydało mu pewności siebie. Martwił go tylko brak właściwego wypowiedzenia wojny. Nadal nic nie rozumiał. Zza biurka wykonywał swoje obowiązki. Hitler wydawał rozkazy, on je wykonywał. Zajęte tereny należało oczyścić z sabotażystów i Żydów. Za liniami frontu mordowały Einsatzgruppen.
Specjalne oddziały SS wspierane przez żołnierzy Wehrmachtu. Kapitan, niemiecki oficer, powiedział: to Żydzi, trzeba się ich pozbyć. Jeden z żołnierzy pokazał Żydom, że mają wyjść za drzwi. To za mało, stwierdził kapitan. Od jednego z żołnierzy wziął kij i bił tę kobietę z całych sił. Z błyskiem w oku nasi zdyscyplinowani żołnierze maszerują przed wodzem naczelnym. Nie widać, że przybyli prosto z pola walki, wytrzymali długie marsze i sprostali nadludzkim wysiłkom. Nikt nie wiedział, że za linią frontu już rozpoczęły się rzezie, ani nie znał prawdziwych celów wodza. Oczywiście krążyły plotki. Ludzie widzieli i słyszeli różne rzeczy. Ale na froncie mieliśmy mnóstwo zajęć. Nie mogliśmy zwracać uwagi na to, co dzieje się na tyłach. Niewielu ośmieliło się zadawać pytania, kiedy Wehrmacht w oszałamiającym tempie zajął pół Europy. Blitzkrieg przyniósł także zwycięstwo nad Francją. Keitel, podobnie jak wielu innych, oddawał cześć Hitlerowi, genialnemu strategowi. W odosobnieniu kwatery głównej Führer śledzi ruchy wojsk. Kult jednostki. Keitel napisał pierwszy raport Wehrmachtu. Pomysły tej gigantycznej operacji pochodziły wyłącznie od Führera. Lokaj ukazał siebie w dobrym świetle. U jego boku generał Keitel i generał pułkownik Jodl. Czy zwycięstwo w części było zasługą dowódcy Wehrmachtu? Hitler konsultował się z nim wyłącznie w sprawach administracyjnych albo w najlepszym razie tyczących uzbrojenia. Na wszystkie pytania strategiczne dotyczące dowództwa sił zbrojnych odpowiadał Jodl. Strateg Hitlera w Wehrmachcie, Jodl, wiedział, że jego przełożeni byli dyletantami, ale rzadko wyrażał swoją opinię. Jodl był zbyt lojalny. Uważał, że on i Keitel jadą na tym samym wózku. Dlatego muszą dać przykład braterstwa broni. Towarzysze urządzili fetę po podbiciu Francji. Świętowali w miejscu, gdzie kiedyś Niemcy poprosili o rozejm. Hitler tylko się pojawił. Keitel odgrywał rolę zwycięzcy i upajał się zemstą za rok 1918. Am 3. September 1939 1939 roku Anglia i Francja znowu bez powodu wypowiedziały wojnę Niemcom. Trzeba wybrać odpowiednią broń. Za takie zakłamywanie historii należała się nagroda. Generał siedzący za biurkiem został feldmarszałkiem. To chyba było za dużo dla niego. Powinien mu wystarczyć stopień generała. Nowy tytuł mocniej przywiązał lokaja do pana. Teraz był na jego każde skinienie. Bez cienia ironii ukuł określenie największy dowódca wojskowy wszechczasów. Wyśmiewaliśmy to i mówiliśmy o wielkim wodzu. Geniusz strategiczny Hitlera szybko się skończył w bezkresnej Rosji. Rzekomy geniusz szukał przestrzeni życiowej w Rosji. Wielu generałów ostrzegało przed wojną ze Związkiem Radzieckim. Nawet Keitel na początku wątpił i napisał memorandum przypominając los Napoleona. Ale był posłuszny, chociaż znał prawdziwy cel Hitlera.
Ta wojna miała złamać wszystkie zasady moralności i prawa międzynarodowego. Prowadzić do unicestwienia rasy. Pod nadzorem Hitlera Keitel przekuł szalone idee w rozkazy. Lokaj stał się zbrodniarzem wojennym bez cienia skrupułów. Rozkaz Hitlera podpisany przez Keitla, jeśli niemieccy żołnierze na wschodzie kradli lub mordowali, nie podlegają karze. Otrzymali carte blanche. Z taką bronią w plecaku Wehrmacht ruszył zajmować ziemię. Takie pieśni miały budzić entuzjazm i wiarę w zwycięstwo. Także odwracać uwagę od prawdziwego celu ataku, jakim było unicestwienie. Pierwszymi ofiarami byli komisarze polityczni Armii Czerwonej. Tak zwany rozkaz o komisarzach, wydany przez Hitlera, a podpisany przez Keitla. Komisarze wzięci w niewolę albo stawiający opór z zasady mają być natychmiast zabici. Wielu oficerów, a na pewno dowódców, wiedziało o tym rozkazie. Był to nakaz mordowania. Nie ma na to innego słowa. Keitel wiedział o skrupułach wśród żołnierzy Wehrmachtu. Dlatego rozkaz o komisarzach przekazywano wyłącznie ustnie. Nie ma krwi w aktach, wielu skorzystało z okazji, aby go nie wykonać. Pewnego dnia wezwał mnie szef sztabu. Powiedział: Kielemansk, nie przekazujemy dalej tego rozkazu, bo nie zostanie wykonany. W dokumentach i rozkazach 6. Dywizji Pancernej nie znajdziecie zwrotu rozkaz o komisarzach. Tak było w wielu jednostkach, ale w innych go przekazano. Jeńców, których nie zastrzelono, czekał straszliwy los. Nic nie zrobiono, aby zapewnić im przetrwanie. Pierwszej zimy zmarły 2 miliony. Tu nie było braterstwa broni. W obozach jenieckich nie postawiono baraków. Żyli w jamach. Każdy wykopywał własną. Każdego ranka specjalny oddział zbierał ciała. 30 do 40 to była norma. Jeńcy podlegali Keitlowi. Kiedy jeden z dowódców chciał zapobiec masowym zgonom, Keitel napisał: takie wątpliwości należą do wojny dżentelmeńskiej. Tutaj mamy dokonać unicestwienia. Dlatego zaaprobowałem takie metody. Te uwagi mogły pochodzić od Hitlera. Tak też działo się na froncie. W naszej jednostce był młody żołnierz, który odprowadzał jeńców do obozu. Potem się dowiedzieliśmy, że szedł z nimi kilometr, a potem rzucał w grupę garść granatów. Odwracał się i załatwiał sprawę. To wywołało wielkie oburzenie. Każdy z nas miał świadomość, że potraktują nas tak samo, jeśli trafimy do niewoli. W dowództwie nie myślano w ten sposób. Operacja Barbarossa zakończy się do Bożego Narodzenia. W betonowych schronach Hitler i jego siepacze byli odcięci od rzeczywistości. Moskwa chce traktatu w sprawie jeńców? Odmowa. Czyli wyrok śmierci dla milionów niemieckich żołnierzy. Boże Narodzenie pod Moskwą. Pierwsza poważna klęska, początek końca. Hitler obwiniał generałów i ustanowił siebie głównodowodzącym. Keitel został kozłem ofiarnym. Urażony złożył dymisję, myślał o samobójstwie. Powstrzymał go inny lokaj.
Na biurku przed nim leżał pistolet, który zabrałem. Zraniona duma czy udręczone sumienie? Na pewno ostatni bunt. Keitel zawsze poddawał się woli Hitlera. Kiedy chciał odejść, ten mówił: nie, zostań. Kupował go kilkoma miłymi słowami. W takich okolicznościach Keitel wycofał dymisję. I pozostał do końca tylko z wiarą w Hitlera, bez cienia skrupułów czy własnego zdania. Nad mapą na stole w bunkrze wybuchł spór. Keitel się zorientował. Był w tym samym pomieszczeniu, ale stał w głębi. Nie wiedział, o co chodzi, ale usłyszałem, jak mówi: Führer ma rację. Jeszcze teraz go słyszę. Zaakceptował wszystko, nawet totalną wojnę i unicestwienie. Chętny kat, który wiedział, gdzie mordują Einsatzgruppen Himmlera. Czy żołnierze na froncie nie słyszeli o zabijaniu Żydów? Ludzie uważają, że my, żołnierze, musieliśmy zdawać sobie sprawę ze zbrodni, do których dochodziło za linią frontu. Jestem wierzący. Dlatego klnę się na Boga, że nie wiedziałem. Usłyszałem o tym dopiero w obozie jenieckim. Wiedzieli? Czy nie? Nie chcieli wiedzieć? Einsatzgruppen polegały na wsparciu Wehrmachtu. Kiedy domagali się pomocy, musieliśmy jej udzielić. Dlatego tu i ówdzie niektóre oddziały wojskowe i siły bezpieczeństwa zostały wciągnięte w te sprawy. Wciągnięte, specjalne obowiązki, wyznaczeni. Jak dajesz żołnierzowi rozkaz mordowania? Poprosili ochotników do testowania karabinów maszynowych. Nikt się nie zgłosił, bo czuliśmy się nieswojo. Testowanie karabinów dla innego oddziału nie brzmiało wiarygodnie. Jeden się zgłosił. Wrócił z litrami alkoholu i powiedział, że rozstrzeliwano więźniów. Egzekucja cywilów, partyzantów albo zakładników sfilmowana przez niemieckiego żołnierza w Serbii. Jak się czujesz? Nie jak żołnierz, ale jak morderca. Czułem się jak morderca. Pytałem, jak możesz rozstrzeliwać niewinnych ludzi? Patrzyłem, jak kopali własne groby. Potem zostali zastrzeleni. Dostałem taki rozkaz, ale świadomie strzelałem niecelnie. Nie każdemu starczyło na to odwagi. Tych zdjęć nie pokazywano w bunkrze Hitlera. Kanapowi zamachowcy zachowywali dystans do zbrodni. Keitel nie widział żadnej strzelaniny. Pan i lokaj woleli szukać mięsa armatniego. Nowy, ludzki materiał. Największy dowódca wojskowy wszechczasów? Dobrego dowódcę mierzysz liczbą strat własnych. Dowódca na froncie robi wszystko, co w jego mocy, aby zginęło jak najmniej żołnierzy.
On o to nie dbał. Za linią frontu jeszcze więcej ofiar. Wojna partyzancka, brutalna i gorzka po obu stronach. Keitel domagał się bezwzględnej ostrości, szczególnie wobec kobiet i dzieci. Jeśli partyzantów nie można było złapać, należało terroryzować miejscowych. Całe wsie poszły z dymem. Film nakręcony przez żołnierza. Taki pożar niszczył cywilów i wzmacniał opór partyzantów. Hitler domagał się większej brutalności. Za jednego zamordowanego niemieckiego żołnierza zastrzelić 100 zakładników. Keitel wykonał rozkaz bez cienia skrupułów. Wojna dotarła do domu. Rok 1944. Morze ognia w niemieckich miastach pochłaniało wojowników i niewinnych. Na zachodzie inwazja. Walka na dwóch frontach. Na wschodzie niemal cała grupa armii w niewoli. Po co walczyć? Keitel wiedział, że nie będzie zwycięstwa. Ale jak wielu, trzymał się nadziei, że atak wroga się załamie. Nasze wezwanie bojowe brzmi naprzód po grobach. Zawołanie wojenne pana. Oni drogo zapłacili. Do ostatka opieraliśmy się myśli, że przegramy wojnę. Bombardowała nas propaganda. Musimy wygrać, albo czeka nas bolszewicki chaos. Trudno było temu nie ulegać. W końcu przyjęliśmy postawę: zwyciężymy, albo zginiemy. Nieliczni wybrali inną ścieżkę. 20 lipca 1944 roku pułkownik Stauffenberg przyleciał do kwatery głównej Hitlera z bombą w teczce. Aby uniknąć kontroli, zamachowiec musiał mieć nieświadomego akcji pomocnika. Stauffenberg przyszedł z Keitlem. Dostaliśmy rozkazy, żeby nie sprawdzać osób, które wchodziły z Keitlem. Zamach się nie powiódł. Przejęty Keitel objął Hitlera i wyjąkał: wodzu, żyjesz. Hitler uznał to za dzieło opatrzności i poprzysiągł zemstę. Bardzo mała grupa przestępców zostanie bezlitośnie zduszona. To zadanie otrzymał Keitel. Jego trybunał usunął zamachowców z Wehrmachtu, więc sąd ludowy mógł ich skazać na powieszenie. Członkowie Trybunału rwali się, żeby wypełnić życzenie Hitlera. I tego nie mogę im darować. Poświęcali życie ludzi, gdy to nie było absolutnie konieczne. Więcej bezsensownych ofiar. Starcy, którzy już nadstawiali karku w poprzedniej wojnie. Kobiety. Dzieci. Keitel odpowiadał za uzbrojenie i dyscyplinę. Polowano na każdego, kto nie chciał brać udziału w ostatnim akcie. Lokaj wyznaczył 500 marek nagrody za dezertera. To sfilmowano podczas marszu armii amerykańskiej. Niemiecki żołnierz powieszony przez towarzyszy. Jeden z 25 tysięcy. Poplecznicy Hitlera pozbawieni skrupułów. Odprawy zawierały pobożne życzenia. Kiedy ktoś wreszcie powiedział prawdę, zaprotestował szaleniec. Guderian, szef sztabu generalnego, oświadczył, że 8 tysięcy radzieckich samolotów czeka na rozkaz.
Göring, marszałek Rzeszy, powiedział: wodzu, nie wierz mu, to atrapy. Rosjanie nie mają tylu samolotów. Keitel uderzył pięścią w mapę i chociaż znał prawdę, wrzasnął: marszałek Rzeszy ma rację. Atrapy nadleciały nad Berlin. Wojna wróciła do miejsca, w którym została spuszczona z łańcucha. Ostatnie ujęcia dla kroniki filmowej. Chory człowiek, który domagał się bohaterstwa. W bunkrze Hitlera pod kancelarią Rzeszy wiedziano, że wszystko stracone. Wehrmacht miał ostatnią kartę atutową. 12 tysięcy ton tabunu, bojowego środka trującego o działaniu paralityczno-drgawkowym. Goebbels naciskał teraz lub nigdy. Keitel rozkazał, aby zbiorniki przenieść, choć mogły być zbombardowane w każdej chwili przez lotnictwo alianckie. Szykował się do wojny chemicznej? To zmusiłoby drugą stronę do użycia broni chemicznej i doszłoby do katastrofy. Sytuacja podobna do wojny nuklearnej dzisiaj. Nawet Hitler w szczelnym bunkrze się zawahał. Trauma z I wojny światowej. Dyktator zajął się swoim odejściem. Wasal chciał walczyć. Keitel i Jodl zaproponowali, żeby przeniósł się do Berchtesgaden i stamtąd dowodził. Odmówił. Przekazał im dowództwo i nakazał koordynowanie bitwy o Berlin. Nareszcie został głównodowodzącym. Pojechał do armii, którą dowodził Wenck. Z tymi żołnierzami chciał wyzwolić stolicę Rzeszy. Oni myśleli tylko o przetrwaniu. Wenck go wysłuchał i powiedział: nie, to nie ma sensu. Nie może pan zrobić tego, czego on się domaga. 30 kwietnia. Keitel zameldował się w bunkrze. Zrobiono wszystko, co możliwe. Sytuacja jest beznadziejna. Jego ostatni raport. Hitler popełnił samobójstwo. Tydzień później, 8 maja, Keitel jedzie, aby złożyć ostatni podpis. Berlin, Karlshorst. Bezwarunkowa kapitulacja. Symboliczny akt. Feldmarszałek dostał rolę statysty. Nie ma już czego negocjować. Zwycięzcy każą mu czekać. O 23:00 cichnie broń. Dopiero po północy zaproszono Keitla. Zignorowano jego salut. Wojskowa postawa jest tylko fasadą. Moim zdaniem zachowywał się jak zwycięzca. Włożył monokl. Nie wyglądał na pokonanego. Podpis Keitla. Koniec wojny, którą prowadził. Niemcy w ruinie. Mężowie tych kobiet zabici albo w niewoli. Wojna w Europie pochłonęła 40 milionów istnień. Kto za to odpowie? Keitel sądzi, że jest niewinny. Uważał się za wojskowego. Przyjmował odpowiedzialność za decyzje wojskowe.
Ale jeśli mogły doprowadzić do wyroku skazującego, stawały się decyzjami Hitlera. Zmienia zdanie pod wpływem filmu z obozów, pokazanego na procesie w Norymberdze. Większość oskarżonych powiedziała: to inscenizacja, myśmy tego nie zrobili. Keitel płakał na widok buldożerów przerzucających ciała w Dachau. Widok niewyobrażalnego wstrząsnął jeńcem. Keitel wiedział, że zostanie skazany na śmierć. W ostatnim słowie cień samoświadomości chciał się przyznać do winy, ale Göring zabronił. On, jak zawsze, wykonał rozkaz. Wierzyłem. Błądziłem. Nie byłem w stanie zapobiec temu, czemu zapobiec należało. Oto moja wina. Szczery żal? Za późno. Najbardziej poruszające oświadczenie, złożone przez oskarżonych w procesie norymberskim. Przyznał się do winy. Ostatnia prośba, aby go rozstrzelano, jak żołnierza. Został powieszony, jak pozostali. Ciało poddano kremacji, prochy rozsypano nad dopływem Izary.